Pewnego dnia rozwalę sobie kompletnie uszy przez to, jak głośno potrafią być inta. Też się witam. Ja nawet nie chciałem tego wczytywać, bo to intro tak zwane, a nie właściwa gra. Cześć Sebastian, witam. A to intro i tak zobaczymy. Jadę, jadę, jakby ludzie nie pamiętali, co się działo przez ostatnie zera. Biorąc pod uwagę, że gry wychodzą w dłuższych odstępach czasu niż ja robię streamy, to zgaduję, że takie przypomnienie fabuły ma sens. Coś tam fabuła w Mega Manach i itd. Jada, jada, szukanie nowych form energii, bo wszędzie problemy z prądem. U mnie też problem z prądem, bo wszystko za drogie. Czy gra jest za cicho, czy gra jest za głośno, czy gra jest sam raz? Proszę dajcie znać. Alpizo obudził nocznego alfa, który okazał się być kompletną pizdeczką i został zajebany w 3 miga. Okej, gierka jest trochę ściszona. Właśnie kojarzę, ostatnio ludzie mówili, że była za cicho, dlatego miałem dość mocno podgłośniane. I walka nocznego alfa dopiero się rozpoczyna. Dwa miesiące później, ale bo to nic zmienia, to absolutnie nic. O nie, zaczynamy od lodowego etapu, najgorzej. Wniosek jest prosty, Mega Man 03 to najgorsza część, bo zaczynamy od lodowego etapu. Jest zbyt spokojnie. Okej, idziemy na wojnę. Doskonale. Powód się zawsze znajdzie. Ale... spodziewałbym się w takiej sytuacji, że dostaną odpowiedź na zasadzie dej. A jak nie dasz, to wezmę siłą i godnością osobistą. Na pewno będą musiał zrobić standardowe... O Boże, co mi przypomina. Najgorsza część tych pierwszych misji jest taka, że... jeżeli chcę je robić na A lub wyżej, a wciąż chcę robić na A lub wyżej... to, że za każdym razem będziemy musieli oglądać te taki kanał Katrenka krajać i parę minut. Albo i nie będziemy musieli, bo w tej grze w końcu można skipować, Jezu! Po tylu latach się nauczyli. Ale i tak za każdym razem będę musiał zmieniać kontrolki. Czekaj. Main weapon jump? Nie wydaje mi się. Main weapon jump? To jest ok. I TB. To będę musiał za każdym razem zmieniać, jeżeli będę chciał próbować. Z drugiej strony, jeżeli dobrze pamiętam, to ja od początku mam ładowane rzeczy. Yep. O, doskonale. Wreszcie można od początku normalnie grać w grę. Strasznie dziwne uczucie. Kiedy nie trzeba sobie wszystkiego levelować przez 50 lat. I to już mamy te właściwe chipy, o których z jakiegoś przeklętego powodu... wow. Myślałem, że były od samego początku. Nie mamy substanków na pewno póki co i będzie mnie to odrobinę raziło. Bo się przyzwyczaiłem tego, że gdzieś tam mam tego jednego satanka, gdy wejrzego mi pomoże. A nie pamiętam, czy to otrzyma satanki z elfów tylko, czy do znalezienia. Większość rzeczy, które pamiętam, co otrzy, to Omega plus Kubit.
I to jak bardzo edgy nazwy mają przeciwnicy. Powinny być... A, są znajdowane. No to git. Tylko... Mówię, tutaj nawet nie pamiętam, gdzie one mogą być, powiem szczerze. Nie wiem, czy tutaj mi się bawi zbieranie wszystkich chipów. Powiem więcej, na jakieś 90% nie chce mi się bawić się w zbieranie wszystkich chipów. Nawet jeżeli są tak w miarę łatwo położone jak tutaj. To jest dosłownie na zasadzie, jeżeli coś akurat będzie, to spoko. Ale jeżeli mam jakoś bardzo mocno kombinować tylko po to, żeby jakiś chip znaleźć, to podziękuję. A propos, już sobie jednego udupiłem. Wow. Czy jakoś ściechało? To po prostu się go nie szło? Cześć, tej bitem. Jeden jest tu Mantiska, drugi Ohana Machine do kanale. I tak pewnie trzeba im będzie to przypomnieć, jak już dojdzie to do tego. To dużo się kurczę. O, chłopco gra w Mega Man na zero i nagle... Ale pewnie mogę jak ten testować, daję sobie sprawę. Ale to mówię, też nie jest tak, że mi jakoś bardzo zależy. Naszym Guardianom się tak odbywa? Not that I can. Omega. Kto będzie jego alfą? Czy jest achievement? Nie wiem, bo gram na Switchu XDD. I mam wyjebane na aciki. Kurwite bym dostał, gdybym musiał robić aciki w Zero Zetic Collection. Bo wiem, że po prostu nie umiem, ale to nawet nie jest kwestia, że ten... że one są jakieś kompletnie pojebane, czy coś? Dobra, jak on to robił? Tak, tak i ten... Tak, tyle pamiętam. To jest to, to jest to, to jest to. To... To tym się daszowało. A, kurde. Jeden, drugi, spok. Jeszcze Omega jest całkiem prosty. Dzięki Bogu, że nie ma jakichś błędów od nas jedynki czy coś. Że bym jeszcze obezwał. Nie zdziwię się, jeżeli dostanę względnie mało punktów za czas misji, bo dość mało daszowałem i zbierałem chipy. Nie może mi uciąć za przeciwników, ale ten... Ale poza tym wydaje mi się, że powinien mieć miarę dobrą ocenę. O, mega, zapisz mówić? To coś nowego. W ogóle tak teraz zauważyłem i będzie mnie to irytować po przeczacy. Na tym portrecie, który jest po prawej, zawsze mi się wydawało, że Vile ma takie wąsy pod nosem. Że to ciemniejsze, co ma, zwłaszcza z prawą dół, że to są jego wąsy. A na portrecie, znaczy na portrecie, na tym kastrynkowym kompletnie tego nie widać. I już tego nie odwidzę. O, cześć, CoffeeX. Jesteś ostatnią osobą, którą chciałem to zobaczyć. Pamiętam, jak widziałem, że kiedyś ktoś bardzo intensywnie się denerwował na to, jak można
w dialogach pisać, że ktoś się jąka. Takie wiecie, że przerywana opowieść, takie dder, czy coś, ten deseń. Że jak w ogóle coś takiego można robić? Dobra, zobaczmy, jak mi poszło. Mam nadzieję, że dobrze. Clear time. Ładnie. Damn! Zaczynamy z wysokiego S. Czemu ktoś miałby mieć ten problem? Nie mam zielonego pojęcia. Loba. Death and Lucky. Nie będę kłamał, jest to delikatnie rzecz ujmując mało optymalne. O, no mają to, potrzebuję kabelek znaleźć. Znaczy, jak to dalej pójdzie, to ten moment będzie trochę dłuższy niż planowałem. Cóż, nie, moment. Wolałbym, żeby mi się losowo nie rozładował kontroler w trakcie wygrania, więc wolę go już teraz podłączyć. To teraz będę musiał dość mocno uważać, bo mam dość krótki kabel. I jeżeli za bardzo jakoś agresywnie się ruszę, to możliwe, że zrzucę sobie swój czas okolicznego stojaka. Więc na to będę musiał dość mocno uważać. Mam nadzieję, że tego nie dojdzie, ale znając siebie, to w pewnym momencie zobaczcie przepiękną tatę obrazu. Cóż za tata. Proszę mnie szkalować Twitcha na każdym kroku. Nalegam. A dobra. To możemy na początek zrobić. Zejdziemy sobie do laboratorium. Właśnie, tutaj już teoretycznie możemy płytki wbijać. Znaczy dywki. Recoilot, shield boomerang. Immediately. God damn it. I to pewnie nie mogę te... Oczywiście, że nie mogę. Będziesz posługować. Znaczy, nie ironicznie mam wrażenie, że to, że będę mógł to robić, nie jest czymś, co mnie jakoś bardzo pociesza. Ja mogłem tylko naładowany? Chyba tak. Bo to działa jak, że ja tego używam pod siebie i to działa jako taki wyższy skok, jeżeli dobrze rozumiem. No dobrze. Czy ja to mogę zrobić we skoku? Można sprawdzić się na timingach. Czy ja to mogę dosłownie tylko z ziemi robić? To wygląda tak, jakbym mógł to tylko z ziemi robić. Czyli raczej nie da mi to jakichś dużo większych mobilnościowych opcji po skoku. Może jeszcze przeciwnika. Oh boy. Ja już wiem, dokąd to zmierza i już mi się to nie podoba. Z tego skojarzę, że część dysków jest taka bardziej fabularna, a część zawiera elfę. Przy czym fabularna to jest też dosłownie coś takiego, nazwanie przeciwnika.
25% doskonale. Dobra, to daję za co punktów. Czy chcemy nam... Czy tak, czy chcemy nam... Czy chce nam się pobiegać po... bazie duchopodu i podbijać, czyli ten... dyszki. Będę to nazwał trzpanim, albo przeczasę, I swear. Jestem ostatnio zbyt wielką płytwą na zbijanie wszystkiego, co się da. Więc nie mógłbym sobie tego odpuścić. Tendencji za, że nie składać do czynienia, który za zimnie 100% dozą. No śmieszkuję, to nie jest tak, że gdyby nie miał, to bym tego nie robił. Zawet samego zawet... Ekstra zawet seks... It depends. Actually no, they're vs Omega all the time. No matter if we're talking about music or actual gameplay. Okay, that's not the same thing. Więcej dysków! Dajcie mi więcej dysków! Chyba nie dostanę. Nie, na pewno jeszcze jaki znajdę, to podejrzewam, że będę musiał wyjść dosłownie całą bazę. Która jednak mała nie jest. Czekałem, czy ktoś mi wytknie, że o, zagadanie z epoidami też się dostaje dyski. Ale się nie dziwię, jeżeli tak w istocie jest. Moją odpowiedzią byłoby, że absolutnie nie chce mi się każdego jednego epoidu wpadać. Mówię, pod tym względem bardzo się cieszę, że gram wersję switchową i nie muszę się przejmować tym, co wszystko zadałem. Widziałem tam to cholerstwo i będzie mnie to denerwować. Ale najpierw tej strony. To zmienia się. I mean, to ma sens akurat, że jakie rzeczy są uzależnione od progresu fabularnego. A tutaj nie jako ich uwaga, to dużo wyjaśnia. Tutaj zgaduję, że już może nic nie być. Yep. Tutaj po prostu już więcej nic nie ma. No, czy ja tu byłem? Tak, tu byłem. No dobra, to już możemy wracać do białej półki. To najpierw odkryłem jeszcze labo, ale było na trzecim, nie? Nie, labo nie było na trzecim, labo chyba było tylko stanę za komandowem. Yep. Okej, czy aż tak źle ten nie jest, jeżeli chodzi o orientację? Względnie pamięć. Co my tu mamy? 40 kryształków, 40 kryształków. Cześć, jak go witam. Alouette, Jasinol, Autodusza, Eloke, Pik. No dobrze. Dlatego będzie sens używać elfów. Tylko wiesz, że będę używał elfów. Używanie elfów oznacza, że mamy mniejszą ocenę, nie będę używał elfów. Thank you.
Ale musimy walczyć? Nie. Możemy zawsze być XNZX7. Sensa, czekaj. Jak już zebrałem rzeczy, to tej ty możesz założyć bez... nie kuście. Kusicie mnie, wiecie? Proszę mnie nie kusić w taki sposób. Najgorsze jest to, że jak tak mówicie, to naprawdę mnie kusi, żeby ich używać. Dobra, od czego by tu zacząć? Mógłbym teoretycznie zacząć od czegoś, co nie ma żywiołu, chyba? I pokurwić na to, jak chujowym bossem jest Mantis? A może później tak? Jeżeli wasza odpowiedź było wszystko, to macie absolutnie rację. Hej, Himself, oczywiście, że tak. Myślałem, że to jest znany fakt. O, mogę spalić rzeczy ognistymi atakami, widzicie? Już spaliłem. Chyba mi jeszcze to referuje opcję używania Bastera. Wiem, że gram w Mega Man na Zero, ale i tak bardzo lubię używać Bastera. Dla bezpieczeństwa. O Boże, oni bombki tutaj. To dla tych, którzy nie byli na wcześniejszych filmach w Ganie nie pamiętają, ja przypomnę, że moje podejście do grania w Zero jest takie, że chcę robić eski. Da, jeszcze tego. Już, zrobiłem eski, fajnie było? Że chcę robić przynajmniej A. I pierwsze podejścia do etapów zazwyczaj przez to się sprowadzają do bardziej zapoznania się z etapem. Efekt nie będę robił, chyba że będą ich wpadać takim przypadkiem za pierwszy etap. To wtedy okej, okay, ale nie jest tak, że będę jakoś bardzo ambitnie próbował podchodzić do tego. Mógłbym pewnie, ale nie mam na to w tej chwili ani umiejętności, ani cierpliwości. Także na razie to podejście też tak to jako takie bardziej do nauczenia. I obawiam się, że wiem, znaczy wiem, kojarzy mi się mniej więcej, gdzie jest gdzie jest tank w tym etapie. Jeżeli to jest to, co myślę, to będzie absolutnie paskudnie go zebrać. Tak, ode. A, tutaj nie dziwię się, jeżeli... A nie, nie ma kolsu. A, to jest trochę niefortunne, bo... Zero nie łapie się automatycznie ściany z jakiegoś frekwentnego powodu, jak w ten sposób spadam. A, pewno. A tutaj byłem pewien, że się stwierdzi te kolce. Tutaj będzie miniboss. Który był paskudny. A, dobra, tutaj. Dobra. Chyba łatwiej będzie z Saberem startowanym. A. Nie jest aż tak źle póki to. Zobaczymy, czy jakieś nowe ataki mu nie wejdą. Ten jest trochę niefajny. I jeszcze dałem step tym ostatnim pociskiem, jak idiota, czyli to... Na kolę. Poszedł. Nie powiem, że szybciej niż myślałem, ale poszedł sprawniej niż myślałem. Wreszcie odwrotnie.
Poszedł szybciej ani w tamie, o. Dobra, i tutaj muszę uważać powoli, bo... Od jednego z tych przeciwników wiem, że trzeba będzie zrobić tanka. Mogę powiedzieć, że nie. Okej. To jak jest, że nauczymy się przez continue. Znaczy, żeby nie było, jeżeli się okaże, że zdaję nawet w jakimś magicznym sposób dostanę, a tu nie mam z tym absolutnie żadnego problemu, ale nie nastawiam się. Ile cały czas zdaje obrażeń? Czy to od nich trzeba? Tam na górę? Tak, już widzę nawet. A, nie w ten. Nie w ten sposób. Najgorsze jest to, że jego nie widać na ekranie. A ja nie umiem ewidentnie wykonać tego manewru. Czy ja za późno puszczam Rekordoda? Czy diabeł? Bo ja nie mogę tego zrobić pod kątem, right? Czy ja naprawdę muszę obuch się odbić? Bo tak mam wrażenie, że ten, że jak do niego doskakuję, to dostaję już damage, zanim zdążę w ogóle wykonać to cięcie. A tak w dół. Dziwne strasznie. Musisz na nim sam się robić. Czy pan nie miał wrzut? Na początek. I tak spodziewam się, że będę musiał to zrobić jeszcze więcej razy, więc to nie zawsze mogę etap przećwiczyć. Bez ładowania tego save'a. Czy jak rozumiem, robiłem to dobrze, tylko to jest pixel perfect. Czy metodą jest odbijanie się od dwóch? W tym przypadku tak proszę jak taką sensowną odpowiedź. Muszę pamiętać, że można tanki typować. Zaprawdę. Spoko. O tu. Tego nie wiedziałem. Dobra, tu mogę na spokojnie spadać. Tak naprawdę jest jedno miejsce, w którym nie mogę spaść i to jest to. Robiłem to dobrze, co to jest parkour. No okej. Czyli przynajmniej nie czuję się z tobą źle, że miałem jakiś absolutnie głupi pomysł. Sewerzynia teraz się tutaj. Nie powinienem się chyba zaraz.
Wiecie co? Zastanawiam się. Mam głupi pomysł. Mam absolutnie głupi i idiotyczny pomysł. Nie, moje kryształki. Boże, kryształki jest pełno. Nie, żeby mi to robiło różnicę, bo i tak będę chciał to przejść do śmierci, ale... No dobrze. No i dobra, jak on będzie teraz w tę stronę, to mogę sobie w miarę bezpiecznie w ten sposób stronę. Albo i nie mogę iść, bo tych w ogóle nie uniknę. A. Tutaj nie skakać i wszystko jest okej. Dopóki nie skacze, to jest ok. Jak zacznę skakać, to dzieją się złe rzeczy. No dobrze. Przydałaby się jakaś pteczka, nie będę kłamał. Shindy, are you okay, Shindy, du. Muszę przetrzymać to jest. No dobra. Wracamy do próbowania, jak jest. Prawda, się ewidentnie da. To teraz jakby to jeszcze w miarę powtarzalnie robić. Tak, nie. Ale będzie wyjebka. Piękna. Yep. Game over. Dobra. Spróbuję dać tego. Spróbuję dać się starta od zapisu. I liczyć na to, że się uda. Tak, nazywa się Mega Man, teraz pewnie w tej kolei 1P. Tak, tak, dokładnie tak było. Tak samo jak Mega Man X do X8, to są gry z równoległej rzeczywistości do Mega Mana 10, bo wiecie, rzymskiej arabskiej 10, haha. Potwierdzone info. Nie zmyślam. Jeżeli ktoś będzie wam mówił, że jest inaczej, to was okłamuje. Chciałem powiedzieć, że apteczka by się przydała, ale widzę, że ja postanowiłem dać mi ją i tak. Ej, dzisiaj dla mnie w miarę miła, mniej co tego głupiego tapanka.
chyba da szybko ode mnie, to nie na bumerang, ale nic nie szkodzi. A chcę wszystkie kryształki. Mogę sobie na dół spać, rozgarnę kryształy, tu padamy tutaj. No i dobra, najgorszy time. Tutaj muszę pamiętać, żeby nie skakać jak... A dobra. A to akurat mi niewielką różnicę to zrobi. Ale teraz muszę stać i odbijać pociski. Dobra, za szybko. A. Nie jest to przyjemny mi, bo to na pewno... O Boże. Ja się jeszcze na nim wyjebię taki kampie. Jop. A. Muszę się nauczyć, jak on strzela te pociski, bo to nie jest jakiś bardzo skomplikowany, to ja mam wrażenie, że widzę po trafienia. I że to mnie bardzo mocno udupia. Tak, stałem. Pamiętaj, gdybyś się nie powiedzieli, unikaj ataków tego bossa tyle, ile potrafisz, to pewnie byłbym w stanie unikać go dość długo. Nawet jeżeli to właśnie zademontowałem, tego nie potrzebuję. Zwłaszcza, że zapominam o tym jednym pocisku, który tam na dole ostatnio jeździ. Nie ma tego. Dobra. Czyli co, idziemy próbować kolejny robić tego? Tanka? Mam wrażenie, że ginąłem ostatnio dokładnie w ten sam sposób. Bo miałem mało HP i nie zdążyłem ciachnąć kolegi. To jest powód, dlaczego wolę zdecydowanie biegać z baterem przez większy czasu, aniżeli z innymi bami. Ktoś by powiedział, że mógłbym używać tylko bumeranga po prostu w takich sytuacjach, to moją odpowiedzią będzie... Aha, przyda się, żeby więcej podporować. Tylko moją odpowiedzią w takiej sytuacji będzie, że... Czekanie od ścian trochę przeszkadza w używaniu już bumeranga. O, pięknie. Nie szybciej ataku dużo pomaga. Poszczenie szybciej ataku daje mi praktycznie gwarantowane zrobienie tego. Więc przynajmniej to też już mam w miarę z głowy. Znaczy, gwarantowane jeżeli zrobić takie trzeba. O, czyli w ten sposób. Dobra, tylko tanka mam już ogarniętego. Teraz przypomnij sobie, dlaczego Mantiski skupiałem bossa mojego. A.
Myślałem, że tu się wpada z powrotem do misji. Attempt. Oh god. A ten etap jeszcze nie dostałem, myślałem, że będzie możliwy bota. Rozumiem, rozumiem. A. Okej, ten bot zostaje, to jest. No dobra, z czymś jadło mantiska. Pachniesz jak mamusia. Chika, chika. Też to oglądał, kaguje. O nie, to zły zero, który dokuczał naszej mamusi. Zero bully. Jezu. Nazwałem Loka Final Fantasy 6 Pixel Remaster bully. I niektóre dialogi, które w zamyśle miały być dramatyczne, wychodzą przez to tak absurdalnie komicznie. Zaraz pożałuję tego, co właśnie powiem, ale Mantis kurczę nie wydaje się aż taki zły, jak go pamiętałem. Gdybym robił normalne podejście do misji, to w tym momencie zrobiłbym tanka. Zgadnie użyłbym Bastera, żeby go dorobić, jedną twojego. W każdym razie byłem na tyle blisko, że wydaje mi się, że jestem w stanie w miarę sensownie zrobić ten etap w tej chwili. Tylko muszę jeszcze nie spierdzielić tego minibossa cholernego i będzie dobrze. Wiem, że to trochę banalny boss ten moment, ale... Na swoje odpowiedzenie powiem, że nie uważam, że ten boss jest jakiś bardzo prosty, ale nie jest też aż tak trudny, jak kojarzyłem, bo kojarzyłem go jako pior, z którym będę się męczył bardziej niż z Phoenixem. Kryształki. Więcej kryształów. No to pamiętaj, że na razie nie muszę tego zmieniać, tylko mogę dostać z Basterem jeszcze. No bumerang zmienia na minibossa dopiero. I będzie git. A? Kryształek. A, myślałem, że go stąpę. Myślałem, że się pierdzieje w kolce od boku. Dobra. Czekałem tylko na to. A, powinienem oddawać tej teraz. Okej, to jest ten zewnętrzny, więc ten lepszy.
wciąż jest ten wewnętrzny. Nie skakać. Rozgrywam to bezpiecznie, ale nie chcę tracić się HP przez to. Okej, zewnętrzne. Kurwa. A czy się zdąży mnie jeszcze trafić? Buster. Ale tylko raz. Na pewno jest to progres przed względem tego, co było do tej pory. Kurde. No dobra, to teraz... Boże, nie. Nie, skip. Uwaga, tu jest tak. Łatwo. Nie wiem, co było w tym takiego trudnego. Czy coś? Chciałbym naładować sobie tanka trochę, więc chyba tędy pójdę. To tym razem nie będę wpadał przepaść. No. Bo to mnie wyrzuci ta na dole tej figur. A jest przy okazji dużo amunicji wpada. A to amunicji... A! Ładunku sapranka może w ten sposób. Tak dużo... Wydawało się, że więcej. Aha. Dobra. Podejście numer dwa. A, chodę. A ja to! Zapomniałem, jak on to robi. Au. Jestem w pierdolniczu. A? Tak, no. No, dostałem mało punktów za obrażenia, ale poza tym wszystko powinno być git. Bo dość dużo przeciwników zabiłem. Czasie się wyrabiałem raczej. Wciąż się redki trzymamy. Średnio. S jest o 96, jeżeli dobrze pamiętam. Do 95 włącznie jest A. Czyli tak jakby ostatnie 5%, które można zdobyć, to jest S. To w sumie ma sens, jakby się nad tym zastanowić. Wszystko zależy, czy powiedzmy obcinamy od góry, czy od dołu, tak? Bo jeżeli liczymy od góry, no to można powiedzieć, że top 5% na przykład, tak? Czyli 6, 7, 8, 9, 0, że tak powiemy. A nie top 6%, czyli 5, 6, 7, 8, 9, 0. Dobra, skoro już mi powiedzieliście, że mogę być jebanym casualem w tej grze. To powiedzcie mi proszę, jak się z elfami postępowało w tej grze? Czy elfy trzeba było karmić? Podejrzewam, że tak.
Class of Fusion Elfy, to ich nie chcę. To jest Fusion. Czy wszystkie elfy, które ja mam w tej chwili, to Fusion Elfy, czy mi się wydaje? Jak je nakarmisz, to powinny zmienić się w satelity. Ten daje mi więcej HP, jeżeli dobrze rozumiem. Boost Vitality jako, że dostaje więcej HP-ków maksymalnych. Tak jest. Well done. FK to wciąż Fusion, right? Doskonale. Czyli póki co zmieniło się dla nas absolutnie nic pod tym względem. Komando, to jest... Musisz jeszcze raz nakarmić, ale nie stać mnie, więc... Na razie... Musimy jeszcze zaczekać do przynajmniej następnej misji. No 50 kryształów, jeżeli będę je znajdował takie do tej pory, to to jest dosłownie jedna misja. Ja wracałem, prawda? Dobra, skoro zaczynamy od najgorszych rzeczy. Wodne i lodowe etapy mają pierwszeństwo. Jak wszyscy wiemy. Mamy odczyt. No dobrze, to muszę chyba zmienić rekwizyta. Właśnie, bo dostałem body chip. Się może przydać w sumie. Wydaje mi się, że to nie jest tak, że tutaj mamy jakieś kary za to, że używamy body chipów. Kary w sensie, że one są na przykład lepsze, gorsze pod jakimś względem, tylko że po prostu one mają jakieś efekty i nie miały żadnego negatywnego efektu. Znaczy wiadomo, są sytuacje, gdzie na przykład musimy spać, tak, i wtedy trzeba zmienić body chip, takich na przykład w poprzednim etapie mieliśmy te rozpadające się platformy. I wtedy bym musiał zmienić się bardziej typowo, poza tym to chyba nie ma powodu, żeby go nie używać. Choćby dla własnego bezpieczeństwa. Tutaj na dole mogło coś być. To ja mam domyślnie... Mój święty Boże, to ja tutaj robiłem. Prawie popełniłem ogromny błąd. Czy ja go musiałem gonić? Pewnie tak. Etap wy... To nie jest coś, co chciałem słyszeć. Nie będę kłamał. I w kolce było bitko. O kurwa. A to po i w kolce. Czyli ile? Ja dostaję jakieś kary za to, że on mnie wypada? Wagam to cię, że nie. Wiedziałem. Kurwa, wiedziałem, że się nie da. To trzeba wejść na ładowanym wiktorem. I see. Czyli jeżeli mamy jakieś takie nadpiuszone bloszki, to trzeba je rekwizytem tak zadać. Muszę zapamiętać. Czy to jest po prostu... to jest dobry kształt. Nice. I elfik. Znaczy elfik. Cheat bardziej. Dostaję za niewciskanie przycisków. A, to jest ciekawe. Nie będę komo, to brzmi bardzo mocno, jak nie masz prawa nic zbierać, tylko idź zapierdalać po całym ptyczki.
Before tak, bo to jest taki etap ich DD. Znaczy mówię, ja w tej chwili pierwsze podejście do etapu zawsze mam takie naukowe, że tak powiem. Tutaj też mi zniszczył. Że po prostu chcę zobaczyć, co się w danym etapie odczynia. O dobrych ocenach mogę myśleć potem. O mój Boże. Czy tutaj teraz przy okazji nie będzie ten absolutnie zjebany popik z cyklop? Jako miniboss? Chyba tak. Yep. Nie, to mnie jest trafiło. Ale bardziej to Dagger. Także i... No przynajmniej jest w miarę niewytrzymały, I guess. Próbuję ogarnąć, gdzie potencjalnie mogą być tej przeciwki, jeżeli już. Mogę, czy do etapów da się wracać, jeżeli chciałbym na przykład sobie potem wrócić po elfę i tak dalej? Tak, dobra, jeszcze mi to zrobiliście. Czy tutaj już takiej możliwości kompletnie nie ma? Coś ty robił. Wiem, że się na górę ewakuował. A, okej. Wow, kolego. To i tak jest podejście wskazane na porażkę, więc... Przypominam sobie, co on robi. I tak będzie stacik, tak będzie stacik. Zwłaszcza jak mi mówiliście o tych przeciwkach. Ten wallnik mi się będzie do końca życia kojarzył z tym. A jak się wie? Z... X Command Mission. Ale nie mogę tak skakać. Ulala. O. Będzie mniej przyjemny boss niż go zapamiętałem. No well. Podejrzewam, że powinienem i tak dojść continue po prostu i jeszcze raz poduczyć się etapu. Bo widzę, że muszę go bardzo mocno speedrunować. Zostało mnie najbardziej, że jednocześnie muszę speedrunować etap i pewnie zabić przeciwników wystarczająco dużo. To mnie dość mocno niepokoi. Zalecone. To jeszcze mogę wziąć normalnie. Ja zobaczę, tutaj mi się to zmienia, to nie wiem. Ach. I teraz kolego się ścigamy. Kolega wycigaty tak zwane. To muszę znaleźć, gdzie to ten jeszcze... O Boże.
Dobra, to jest pierwszy przełącznik. O, oh. Oh, Jesus. Tak, to jest paskudne. Strasznie dużo obywam przez to, że... Za małe pole widzenia jak dla mnie. Po prostu, to jest tego typu kwestia. Że musimy wykonywać bardzo intensywne skoki wiary. Dobra, czyli tak, tu nie ma powodu, żeby skakać. Tu musimy wcisnąć przycisk. Albo to zaraz wcześniej tych, którzy specjalnie chcą skopu, żeby nam drogę blokować. I nas opóźniać. Tutaj nie ma przycisku jeszcze. Gdzie jest przycisk? Ja się wcześniej pytam. Tu jest przycisk? I te dwa przyciski mam w miarę w głowę. Czy ja go tutaj też muszę wyprzedać? Gaduję, że tak. Proszę nie kwestionować tego, co właśnie zrobiłem. To możemy tak niszczyć. Tutaj to. Boże. To, to, to. Ten przełącznik. Wow. To już to dużo mniej przyjemne na takiej punkcie, I guess. Excuse me! Czyli to już, I guess, że muszę zaczekać, aż on mi drogę utoruje. Albo decoy... O Boże, decoy dot. Right, decoy dot. Nie. Aż tutaj nie wiem, co to robi różnicę, bo to już jeszcze sam minibotem. Ta chwilę nam zajmie, też czuję. Nie, bo wydaje mi się, że tam już nie ma powodu, dlatego mielibyśmy się z nim ścigać już na tym etapie. Jak od tam musi nam udawać drogę przez Polsce. Przynajmniej nie widzę powodu żadnego. Czyli tak, na początek chcę sobie to otworzyć. I teraz zmienić tu Saber to Buster. I mogę już iść do właściwie części etapu. Co? Czy też powiedział Gasman? Za długi? Nie, nie, to okej. Tutaj pierwszy przycisk. Tutaj długi skok. Tutaj też długi skok, bo jedno. Bo dużo bliższe niż bym chciał, żeby było. Na to. Dobra, i to już możemy udać nam drogę autorować. Tak.
Hej, kolega. Będzie fajnie. Przynajmniej Woodman nie wie, o czym mówisz. Co masz do Woodmana? Proszę o strzałki, kiedy tutaj się nie potrafiłem. Nie, o Jezu. Ile on zadaje, Jezu! Nie myślałem, że on aż tyle zadaje. Not gonna lie. Powinienem robić ten etap, żeby do góry się jeszcze ogarnąć. Niech po mi dupę. Ale kojarzę, żeby Woodman był choćby w połowie tak memowany jak ten, jak Gutman. A, pod względem muzycznym, no to jeszcze jak się mogę, tak? Ale ten, ale... Bardziej myślałem w takich kategoriach, powiedzmy, zwyczajnych memów. To było niepotrzebne. Ale... I tak jest ten jeszcze do minę przodu, więc... No to już nie jest to najlepsze. Nawet nie bito. Ja się proszę, pierdo. Yep. To jest już powoli reszta z angle. Woodman, jesteś się tej piosenki o Edmanie? I mean, nie dlatego, że sam Woodman jest memowany. Bardziej dlatego, że Edman i jest jego osobowością. Bo to mnie dobrze można powiedzieć, że nie wiem, że Hitman jest wielkim memem, bo też jest Viking the Hitman. Jezus. Ja mam wrażenie, że patrzę o kłopoty. Ze swoim 7G. Nie wytrzymie! Za każdym razem, jak ci tak wypadają, to... Mnie to odrobinę irytuje. Jest. W normalnym etapie by mnie to nie irytowało aż tak bardzo, bo bym po prostu po niego wrócił. Ale w tego typu etapie, który przynajmniej w teorii jest na czas, to jednak jest to frustrujące. I powiem więcej, twórcy doskonale wiedzieli, co robili. Zwłaszcza po odjazdce Timenem w Sejst. I know, right? Człowiek drzewo jest bardzo memowalny. A, tu jeszcze raz. Saber Buster. Słuchajcie, tym razem dojdę do minibossa. Super.
A, mam apteczkę. My cutters are right are too powerful to end this game, man. Stab wound. Mam tam hot dog box. Objection! A co nie, tutaj tak muszę zaczekać aż... Nie, tu jeszcze nie muszę. Tu muszę zaczekać aż kolega mi otworzy przejście. Otwieraj. Imbi to jest jakiś bonus za to, że się wyprzedzi go do minibossa przed pójściem tylko jednym górą. Niepokoi mnie to, że w ogóle o tym pomyślałem. Goddammit. Laser, laser, laser. Jeden jeszcze? Chyba jeden. Yep. Topił na kolekcję, więc tylko się zawsze na tłumaczenie 2. I mean... Nie wiem, jak dla mnie ten... Jak dla mnie to fanowskie tłumaczenie Investigation 2... Powiem tak, brzmi dobrze. Nie powiem, że jest dobre, bo nie mam porównania. A wczoraj... czy mi podał przykład... gdzie ewidentnie musiałbym wiedzieć, jak wygląda oryginał. A Boże. Nie podałem się, co widzę. Bo kolega jest mocno do przodu. Gdzie jest przeciw? Nie tu. Tutaj, tutaj. Nice. A raczej by go nie użył. I mean... I guess... Pytanie... Na ile brak wody tu wpływa na walkę? Okej, chyba widzę. Jezu! Tak, tak, tak. Wiem, że nie odnowi mi jakoś specjalnie dużo, ale... Ja jestem blisko. Dostanę w chuj mało punktu za przeciwników, co czuję. I mogę przez to nie dostać, a... Okej, nieważne, że zabijemy wystarczająco przeciwników. Na pewno nie będzie Eski za to. Okej, never mind. Never mind, I guess. Fine, gee! Jeżeli ma być Eska, to będzie Eska. Aczkolwiek mówi, nie będę się jakoś kluczowo trzymał. Ja nie muszę iść do labu. To jest Stone Slash. A, tej mogę trzymać po prostu. Okej, okej. Daję, daję. A propos poprawiania rzeczy. Nice. Więcej HP! Damn it.
opisu przeciwników, więcej opisów przeciwników. To jeszcze proszę odpowiedzieć na pytanie, które wcześniej zadałem. Czy mogę wracać do poprzednio odwiedzonych etapów? Jeżeli tak, to czy robię to poprzez misję, czy jakoś po prostu manualnie tam nawiguję? Bo jak mogę, to najchętniej bym przeszedł się jeszcze raz do tego. Okej, okay, w ten sposób. A tam te... Mamy. Kurczę. Przeszedłem się jeszcze, żeby podgarniać te wszystkie rzeczy, których nie mogłem zgarnąć. Zwłaszcza, że teraz nikt mnie nie będzie gonić. Więc mogę tutaj na spokojnie to podwiedzać. Im bitwa zwiedzanie w ten sposób obniży mi ocenę albo coś. Mam nadzieję, że nie. A? Cyberprzestrzeń? Pani nic nie było, znaki deptania. Nie ma, że się trzymam za słowo. Tutaj nie odważy się zejść w kroku. Tu są tylko kolce. Tam na dole był tylko przycisk. Tu się robi to. Typo, chodź tu. Dziękuję. Znaczy to, no to czy ja mogę tutaj ładować tego? Że... O Boże, tu jest coś na górze. Nie podoba mi się to. Bo chyba wiem, dokąd to zmierza. Nie czuję, żebym był w stanie zrobić ten skok, tak wam powiem. I chyba nie chcę próbować. Jednocześnie... Nie, to chyba nic nie pomijałem. Bo myślałem, że może coś pominąłem, ale... Chyba nie. Przy okazji, takie wracanie do etapów ma to jedną dużą zaletę, że mogę te tanki podładować. Więc jeżeli będę chciał iść do następnego etapu i będę w nim potrzebował się leczyć, to mogę sobie pozwolić od razu. A propos. I nie ma też nic na górze. Goddammit. Myślałem, że będzie jakaś fajna niepodzianka. To jest tylko witam. Minibossowie niestety zostają. Ale na to się już nic nie poradzi. O, jedno. Kiedy ja się nauczę, gdzie dokładnie się stoi przed tym atakiem? Au. Ja mogę sobie naładować tanki, również ja. No Boże. Pokurwi mnie teraz. I w ogóle to chcę zmienić spotę na buster. Nie wiem, wolę używać mimo wszystko tego bustera niż zwykłej roda.
Ogólnie jest bardzo mało broni w Zero, które lubię używać poza tymi domyślnymi, czy to je Buster i Taber. Z drugiej strony jak ja mi pokazuję coś takiego, to jak ma on mówić? Czemuś trikiemu dosłownie się... Boże. Ja chyba żadnego z rodów nie lubię z serii Zero, szczerze mówiąc. Ani Rico i Roda, ani tego, ani Stani Roda, o Boże. Chyba wszyscy, którzy byli na filmach Zero 2 widzieli, jak wspaniale szło mi używanie Chain Roda. I zdaję sobie sprawę, że przynajmniej po części to jest kill issue i po części to Selig miał. Czyli, że przyciskanie jednocześnie na przykład w kierunku i góry. Bujanie się jako zamysł jest cool, ale ja nie potrafię go wykonać. To jest mój problem. Ej, to jest pewne. Błagam, powiedzcie, że tam na górze nic nie ma. Tam na górze coś jest, prawda? I teraz to mi nie da spokoju. Ja tylko czekam, aż się okaże, że tam na górze jest coś i teraz nie będę miał życia pewno. Zona Cold miał... Miał jakieś konkretne bronie, które były rzeczywiście fajne. Wydaje mi się, że topór był całkiem w porządku. Ale nie jestem teraz pewien. Ja czy mogę ulepszyć? Nie. A nie, nie mogę, bo jest założone. Co mi daje, że jeszcze ulepszę? A, tylko zmienię, okej, okay, okej. Okay. No. To jest jakiś pseudo tank, to tego nie chcę. Deadly Tapno Little, to nie. All small enemies. Bezpośrednio. Nie jestem pewien, bo zresztą grałem bardzo dawno, mniej więcej wtedy, kiedy był mój RP. No dobra, to mamy na razie dyski. I pytanie, czy któryś z tych elfów się do czegokolwiek nadają. Make it run faster, nah. All small enemies. Okej, czyli nic specjalnego nie dostałem. Zapiszę sobie Uciel, bo porobiliśmy jakiś tam zbieraski progresy i zaraz wracam. We'll be right back.
Bogu dzięki za te streamy, bo jestem dziś tutaj to do sukniszczarki. Tak mi przykro. Myślisz sobie, że idziesz do poważnej pracy jako dorosły człowiek? A, pozajmuj się najbardziej trywialnymi zadaniami, jakie tu istnieją. A, David Bat? Chyba osobowościach na logikę. Zakładam, że David Bat jest elektryczny. Nie no, przysięgam, tak jak... Nie wiem, w zeszłych zerach jeszcze nie było to aż tak złe. Tak tutaj mam wrażenie, że bardzo to pojechali, jeżeli chodzi o nazwy przeciwników. Likorakorot. Tak było. Tylko, że w Likorakorot brakuje miejsca na jakiekolwiek pałki na sztab. Mam zestaw, który chcę i można jechać. Jeden. O! Jeszcze. Tego nie można, że to? Nawet nie oglądałem tam. O dziwne, bo pointy tych kultur. Czy nie da to mi teraz pokoju do końca rzeczy? Nie wiem, wiem. No to słuchaj, na to czekasz. Jestem skoro tego nie ma, że powiem, że te cholerne myszy będą się liczyć do przeciwników. A przynajmniej daję amunicję do tanku. Kiedy jestem przyzwyczajony, że jak taki kable... a tam masz nie dołożonego. Stop making sense. A nie jest trafiło. Goddammit. Póki to etap zdaje się w miarę prostoliniowy. A hej, dlatego trafimy na bossa, który pewnie będzie paskudny. Tego gada mi odczuję. Aha, rozumiem. Miaa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 
To jeszcze nie poziom FBI, come on. To wpadł mi nie wejść w CBCP-a, bo za to są ujemne funkcje niestety. Pamiętacie jak mówiłem, że to był prosty? No to się chyba kurwa skończyło. A, czyli dobrze kojarzę, że te kable mogą upaść, że tak to ujmę. Nie ma. Czuję się bejtony. I dobrze, czuję się bejtony! A. Tak, to już szczurów zniszczona. Yep. No, daj się trafić, dziękuję. To mnie będzie próbował trafić, jasne. Zawsze jak widzę takie wpadki, to boję się, że teraz nie jakieś kolce są. O, dziękuję pan antywirus.
Antywirus! A ja mam antywirus! Może to kwestia, że wcześniej grałem jakieś dużo gorsze rzeczy, ale ten etap się wydawał strasznie... taki normalny, taki klasyczny, taki bez jakichś udziwnień, bez niczego. Hehehe. A z czym się ciebie jadło? Goddammit. Czasem być tak kulot z Ekledi. Pojadł. No. Jest najbardziej przystępna, I guess. Idę. Ale mi polecą punkty do obrażenia. O mój święty Boże. Koniec sanku! Na szczęście powiedziałem, że będę robił tylko. O kurwa. Chyba odrobinę przedobrzyłem, jeżeli chodzi o Happy Gaming. Nie, bo miałem takie fajne pośrodki, ta fajnie się przychodzi i w ogóle. I nie zdałem sobie sprawy, że aż tak po czasie pojechałem. Ale dobra, teraz tak już wiem, czy to jak. To wydaje mi się, że mogę go szybciej rozwiązać. Dejdę! Zostałem wejtony przez apteczkę, gaj. A też nie tak bejtą. Dobry wesoły skórek. Wszystkie mam wrażenie, że na tych patach transmisyjnych mi bardzo długo zeszło. Że tam mogę to... Znaczy, już wiem, że tam kolców nie mam, więc mogę dużo bardziej to feeda nawet. Obudzisz się? Ale na tym się obudzi. Jeszcze ta samka apteczka, która wypadła z przeciwnika i tutaj nie mogłem podnieść.
I'm double up Tertic. Bardzo dobra apteczka. O! Będą żółtem go ciachnąć na szczęście. Ok, tak, tutaj po prostu chwilę najemy, nie ma co tu przejmować. Tu robimy tak, tu tak. A Boże, typ! No i dobra. Wydaje mi się, że po prostu szybciej. Jak dobrze pójdzie, to i bota ogarnę z nieco mniejszymi problemami. Lules. Ej, ten kararaj. A, tak. Ten ślepczyk, idiota. Masz to tak się teleportować? Dope? Dziękuję. No, ale zobaczmy jak teraz wpadła moja ocena. Hold up! Co jest tutaj celem misji? Nie, nie, tu ja wracam, żeby nie było. Jeszcze raz muszę przeczytać dialog chyba. Bo nie wiem, co ja powinienem tym razem, a za pierwszym razem nie. Okej. Zobaczę, co oni na początku misji mówią w takim razie. Jeżeli coś mówią. Kameras in the factory center is going to destroy the cameras. Okej, czyli kamery trzeba niszczyć każde, które znajdę. A jak to odpominąłem. Wciąż miałem dość niski wynik zasad, chciałbym zwrócić uwagę. Więc nad tym też jeszcze muszę pracować odrobinę. Tej pewnie tej kamery nie zniszczyłem. O, muszę popracować nad tym, powiedział potem wciąż, czy niszczy każdy kolejny szczurki, który spotka. Tak wiem. Implikuję, że potrzebuję elfów? Tak, masz rację. Ślizgające się mechaniki, doskonale.
Damn it! Actually, pasujące. Mogę? Dziękuję. Mogę tu nic nie wdaje? Kurczę, wspominałem, kto jest kamerę. Wciąż mam wrażenie, że brakuje mi jednej kamery. Zwłaszcza jak tam było napisane 75% tej Infika. To jest ten Infika, to jest 4. A wydaje mi się, że się zniszczyłem. Kolejna apteczka. No dobrze. Myślę, że się proszę i miej być absolutnie rację. Też mi się wydaje, że wszystkie powinny być, ale jednocześnie jakaś część mnie mówi mi, że nie wszystkie zgadną i to mnie irytuje. Okej, jest setka. Clear time. Nie czuję, żebym był w stanie to zrobić dużo szybciej. No i wracamy na raczej tam, gdzie powinien być. Taka nie jest na tyle głupia, że teraz nie mogę zobaczyć, co było w tych dyskach, bo ich nie przeklikałem na koniec misji, prawda? Nawet tego nie byłoby stać na coś tak głupiego, prawda? Nie no, widzę już, że dość dużo mam dysków do otworzenia, więc... Jest okej. Dobra. Zobaczmy w takim razie, czy coś nowego, miejscowego wpadło. You want to stay back from heat. Ha. Interesujące. Ale no, już podziękuję. No dobrze. Pierw. Trzeba mieć priorytety. Wulkan nie jestem pewien, czy nie był jakimś paskudnym etapem, bo bossa nie kojarzę jako jakiegoś strasznego. Zaraz się zobaczę. Etap mógł być trochę męczący. Na szczęście ma dobrą muzykę, więc będzie to fajnie. W sumie jedno głupie pytanie, bo zapomniałem fejt. Wiecie co, jak widzę pięcie w dół podczas spadku, to mam flashbacki do pewnej gry. I wolałbym ich nie wywoływać.
O, to jest podobno, lubisz ich coś. No i czyli pamięć na razie nie potrzebuję. Lodowy cik nie jest w PC. Dopóki nie bije bossa, albo jakiegoś mini bossa, albo pójdzie tego, to nienawidzę twojego życia. To raczej nie mam jakiegoś wielkiego problemu z tym, co używam lodowego. Pomidorowa była zagrająca, pomidorowa zawsze jest zagrająca. Za każdym razem, jak ta apteczka tak pada sobie w przepaść, to ta... O mój Boże, dlaczego? To na górce się, prawda? Yep. I teraz wpadnę w lawę. O, nawet nie. Nice. Udało mi się uniknąć wpadnięcia w lawę. Tu na górze też będzie, prawda? To jest i tak podejście próbne, więc might as well. No, to nic nie było. Okej, to był chyba dość spory problem, z tego co pamiętam. W sensie ta sekcja może nie, ale jest jeszcze potem podobna i z tą drugą miałem problem. Jeżeli mnie pamięci mieli. Czy to mini boss? Nie. To można rodem przepchnąć, to na pewno. Nie wiem po co... Po co? Nasz podeski. God damn it! Chciałem się odbić mu od głowy, ale nie dało się. Dużo tutaj tylko rada, gaczkuję. Na jakieś dodatkowe rzeczy. Czy to jest shit boomerang moment? To jest po prostu niestety, że inne skoki moment. Mogło być gorzej. Tam jest chip, o tym nie chce mi się iść. Wygląda zbyt niebezpiecznie, żeby próbować. O, to jest mój ulubiony segment. Yep. Dobrze kojarzę, że jest twój segment z lawą. Chcę się go nauczyć robić, więc nawet nie będę próbował iść po tamtym ciężkim tamerze. Na razie. Podejrzewam, że trzeba zrobić tak, że trzeba się wpisnąć na ścianę tą na dole i zrobić dla jumpa od niej. Dość precyzyjnego. Ale dobra, lepszym planie to się tutaj właśnie robi. To Garoda mnie tutaj oczekuje. Nie wiem, ale to było absolutnie paskudne.
Trochę wiem, czego go ode mnie oczekuje, ale nie powiem, że mi się to podoba. A, jada, jada, tak, 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 idziemy na misję. Please be careful, Zero. Muszę je bardziej gdzieś na to dać, mam wrażenie. Bo niepotrzebnie obywam tymi kółkami. Bardzo niepotrzebnie, one jednak zauważalnie dużo zdają. Wykalkulatorowane. Wszystko zgodnie w Keikaku. No, Keikaku znaczy ciasto. Nienawidzę swojego życia. I tak dobrze, że tutaj to działa w ten sposób, panie, że jeżeli bym wpadł w lawę po otrzymaniu obrażeń, to że umieram. Tak jak chociażby w MM1 to działało. O jedno. A o. A, this is fine, this is fine. This is not fine. Up, 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 up. Dobra. Ten segment jest bardzo przyjemny. I dzięki Bogu za to. Recoil up. Mam wrażenie, że Garrett tak naprawdę oczekuje od Garretta, że będzie wracał do etapu. Jeżeli chodzi o wymaganie misji, przynajmniej. Więc część z tych typów powinien sobie pewnie po prostu zostawiać na zasadzie wyrzucę po nie potem jakoś. Zrobię tutaj stopko. Patrzę na to, co za wysoko, nie będę pomógł. Chyba to jest tak, co się z wami robi? Nie tak! Chciałem, myślałem, że może zaczekam, aż wpadnie mi jeszcze jeden z lewej strony. A to ewidentnie nie wiem, co taki bym chciał. Też mi się tak wydaje, mi się to nie podoba.
sensie nie podoba mi się to jako Kiliszu, a nie, że moim zdaniem takie Pili, wiem. No dobra. Niech wam będzie. Tak też można jego. I to gorsze, to już jest bot tak naprawdę. Udało mi się tak wbić się z pauzu, że akurat nie było dźwięku w ogóle. Nice. Spójrzcie, jaki ładny kwiatek na kubie. Ładny ten jest hyperem? O! Chcesz nauczyć mi walczyć? Ja nie tego się tak pomija najważniej, I guess. Tego się jeden z nawet pewnika w jakiś inny sposób. Tutaj się akurat bardzo ładnie ustawił. Chciałem chwilę jeszcze powalczyć, żeby popatrzeć, jaki on na taki match. Może czegoś jeszcze mnie pchadą. Bo domyślam się, jak piękna będzie ocena za ten etap. Przy okazji zerknę, czy czegoś nie powinienem w jakiś głupi sposób. Mało przeciwników zabiłem, to mnie niepokoi. No dobra. Wydaje mi się, że jestem w stanie zrobić ten etap w tej chwili. Mam nadzieję. Jak zrobimy ten etap, to też na dzisiaj kończymy. Właśnie 87, mało. I know that! Znaczy, domyślam się, że to jest coś na zasadzie, że w niedobrze 92 może być ten już okej. Albo tak jak mówisz, że po prostu przed tutaj nie najczę. Udało mi się wganąć chipa, czyli to na pewno nie bardziej zależało. Nice. Teraz zaczekam, aż ten po prawej się podniesie. A, that's just fine. God damn it. No dobra. Ten segment był przyjemniejszy. Jak widać. Potem ja... O, dlaczego nie mam punktu za teraz? O. No było chyba jedno miejsce, gdzie potrzebowałem Liquidada, więc już wracam do Bastera. No i udało mi się zmieścić. A ja zapominam, że te, które mają pałki, nie są na jeden punoładowane, co? Okej, dobra. To jest... odsiedło. Zamotałem się odrobinę. Na szczęście tylko odrobinę.
Trochę HP stać, nie wiem, i to mnie nie pchoi. Mam nadzieję, że gdzieś po drodze jakaś ataka wpadnie. Może jednak? Przemyślcie to. Przemyślcie tutaj do drugiego życiowe. Chcecie mi dać apteczkę? Wiem, że chcecie dać mi apteczkę. To nie wygląda jak apteczka. Pokurwi mnie. Dosłownie mnie pokurwił. Chyba się o sufity zahaczyłem, mam wrażenie. Jada. No dobra. Tym razem się uda. A z innych plan fucker save mawiam. Żeby poczuć się przypływ mocy. Powiem wam, to jest tak naprawdę kwestia czystej pewności siebie. Jak człowiek ma pewność siebie, to nagle wszystko mu zacznę wypalić. Gorzej tej pewności siebie nie ma, to wszystko idzie. Diabli. Ośmieszkowałbym, że będę robił teraz tylko na jakimś pojebanym turbospeedzie, ale wiem doskonale, dokąd to może zmierzać. Więc nie wiem, czy chcę nawet zdrować. Niestety. Basterze, czemu władujesz się tak wolno? Przestań ładować tak wolno. No dobra, jeszcze raz. Ale to po prostu sprawniej niż ostatnio, to na pewno. Teraz jeszcze tylko nie wyjebać się na tego pick platforma i wszystko będzie git. Mamy to. Teraz jeszcze tylko chill zmienię i będzie git. Jak wielko paskudo będziesz w tej walce, przyjacielu?
Oh. Łyknę na wszelki padek tanka. Chyba bym nie miał bez tanka. Bo wydaje mi się, że miałem 4 hapeki. Kurde, bez tanka byłaby SK. Trochę kolci. Bo tam czy ty tak blisko te eski, to jest takie kuszące. Ale jednocześnie nie czuję się, żeby w każdym etapie robić eskę, więc... Chyba się nie podejmę. Jada, rakieta. Zapisz już moje dane. Ja bardzo chętnie przejmę zapis moich danych. Idź odpocząć. Myślałem, że może będzie mi dane odpocząć na zasadzie... Że... Idź sobie pochodź chwilę... A potem, jak będzie misja, to wróć do nas, albo coś. Właśnie teraz nie pamiętam, czy będziemy mieli od razu misję, czy nie. O tak, bo ty bardzo dużo zabijesz. O nie. Prawdziwy zły tego świata właśnie przejął kontrolę nad armią na Arkadii. To może pójść nie tak. Omega jest na pokładzie rakiety, ej? A fajnie, spróbuję zrobić jedno podejście do tej mity, jeżeli pójdzie mi jakoś źle, to nie będę jej powtarzał, tylko już zrobimy to wsiadę. No okej, czyli rakieta leci dokładnie tam, gdzie jest nasz nel. O Jezu, fajnie, to chciałem usłyszeć. O mnie jeszcze taki odbiwy. Tam coś jest? Tak. Ten chip nie tak króluje. Tamten chip został stworzony dosłownie z myślą, ej, trolujemy gacha, co na to? Może serce, dziękuję. Nie doceniacie mnie chyba. Aż czytno na... Jump on water. Skakanie po wodzie niewiele zmienia akurat. Gdyby to było skakanie powietrzu czy coś, to inna sprawa. To ja zdaję double jump, żeby nie było. To bardziej chodzi mi o to, że teraz konkretnie
go nie mamy. A, to będzie paskudstwo, jeżeli chodzi o cenę. Nie, tylko nie rakieta. A my lecimy razem z nią! Zero, nie rób nic nie mądrego. O, wpierdolę się w rakietę. Gadamy. Nie podoba mi się trochę, że tutaj jest widoczność ograniczona przez chmury. Bo nie będę komo trochę średnio widziałem, ty wcześniej kogoś spadali. Okej, okay, czyli tu możemy sobie zejść. Chyba jak długo będę mógł tutaj tak każdy w ogóle wyjść. Pewnie dość krótko, żeby nie dostać DX i do ten. Bejtony, wykalkulatorowany wiem. Nope. Nie dam się nabrać na to wszystko. Czy to się biło z mocnymi elfami? Znaczy z małymi elfami? Yep, doskonale. Ja nie pamiętam za cholerę co one robiły poza lataniem w kółko i byciem w cholerę wytrzymałem z nami. Wow, 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 wow! To było interesujące. A tam będzie łykane. No, jesteś okropny, to wy mnie bijecie. I tak właśnie zginął Zero. Tak naprawdę to nie, ale wiecie o co chodzi. No dobrze! First try, baby! Aczkolwiek bez tanka na pewno by się nie udało. Za pierwszym razem. O, to cała moja gromadka złych ludzi. Jeszcze tylko kopiek zabrakuje. Ej, pamiętacie jak LP zjadł nocznego alfa? Teraz mamy złotego omega, doskonale. Czy możemy nie dać się pobić omega? Oni mieli problem z Omegą, kiedy Omega nie miał jeszcze mnożnego elfa. Nie jestem pewien, czy na pewno chcą próbować. Nice. Dzięki, Ciel. Albo ja był w stanie coś zrobić. Tak, przykusnąć i ponarzekać, że ała kurwa rzeczywiście, ale mnie wszystko boli. Tyle był w stanie zrobić Harpuja. Ale robi niemądre rzeczy, proszę nie przejmować.
Co tam kopieje? Czego też? Ej, no słuchajcie, odwiążą problem energii na świecie. To na pewno wszystko dobrze się skończy, prawda? To nie jest tak, że dopiero co zabili tysiące ludzi tylko po to, żeby zdobyć śmiesznego alfa. Jestem pewien, że z większą ilością energii nic złego by nie zabili. O, jesteście Maverickami, o! Shuddy, nie powiedzcie mi, że mam właśnie kolejną misję w bazie. Nie. Okej. Okay. Te i zobaczyć, jakie mam chipy do... te. Znaczy dyski do odkrycia. No, Arkadia to utopia pokoju. Lules. Te. Phantom Guardian. Jakieś cyber elfy? 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 Nie? No dobrze, rozumiem. A propos elfów. Czy pojawiają się jakieś nowe, fajne elfy? O kurwa. I double your vitality. Czy double your vitality może być jako satelitka? Ale on nie może być jak satelita, prawda? On może być jak satelita. O mój Boże, 300 kryształów i będę miał drugi pasek HP. O mój Boże. Jesus. To powinno być absolutnie nielegalne. No dobra, to na dzisiaj co i zapiszemy. I w środę porobimy dalszy zestaw. Bo co? A na dziś to było na tyle. Dzięki za przybycie. Trzymajcie się, po. Cześć.